były między nami jakieś kwasy. Ten z Narwiku, tamten znów angielski lot. A ten trzeci z Podkowrógu, a ten czwarty z Pozułu. Połączyło nas kasino, klasztor, fort. To my żołnierze drugiego korpusu, krzyżowców tarcza nam jest domina. To my żołnierze drugiego korpusu, poszczęstą wszystkim zadaliśmy kłam. To Monte Cassino połączyło żołnierzy przybyłych z różnych stron świata. To tam spotkali się żołnierze uwolnieni ze Związku Sowieckiego, czyli tak zwani prawosławni, przybyli z Wielkiej Brytanii, nazywani lordami, Ramzesi, czyli żołnierze spod Tobruku oraz zdobywcy Narwiku. Po lądowaniu w Normandii do korpusu dołączyli Polacy, wcieleni siłą do Wehrmachtu i wzięci do niewoli przez wojska alianckie. W 1945 roku w skład drugiego korpusu weszli żołnierze i oficerowie uwolnieni z niemieckich obozów wienieckich. Wszyscy przeszli długą, morderczą drogę. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu Szkolnego Magazynu Historycznego. Dawid Świętochowski, Jakub Gołębiowski. Szlak bojowy zwycięstwu spod Monte Cassino nie skończył się 18 maja 1944 roku. Zacięte walki trwały jeszcze prawie rok. Niestety, wielu z nich nie dotarło do Bolonii, by stoczyć ostatni zwycięski bój. 21 kwietnia 1945 roku alianci wyzwolili Bolonię. Decydującą rolę w walkach o miasto odegrał drugi korpus Polski. W dzisiejszym wydaniu naszego magazynu zaprezentujemy Państwu drugi reportaż z cyklu Śladami II Korpusu Polskiego we Włoszech. Zapraszamy do obejrzenia reportażu poświęconego zdobyciu Bolonii. Kampania włoska należała do najcięższych i najtrudniejszych starć dla aliantów w czasie II wojny światowej. Niemcy bronili się na dwóch liniach umocnień – Gustawa i Gotów. Tę pierwszą udało się przełamać żołnierzom II Korpusu w krwawej bitwie pod Monte Cassino. Rozegrane rok później walki o Bolonię były elementem forsowania tej drugiej. Bitwa o Bolonię trwała od 9 kwietnia. Polacy najpierw zdobyli miejscowość wokół Bolonii, Castel San Pietro Terme, Imola, Forlì i Santa Sofia. To był kluczowy rejon w pasie natarcia na Bolonię. By zdobyć miasto, należało pokonać 7 rzek, tyle samo kanałów, przez które przeprawy były właśnie w tych miasteczkach. W dniach 18 i 19 kwietnia 1945 roku nad niewielką rzeką Gajana rozegrała się niezwykle zacięta bitwa, gdy 5. Kresowa Dywizja Piechoty i nowo powstały 2. Batalion Komandosów, wsparte czołgami pułków pancernych, dotarły do linii rzeki, napotkały zdecydowany opór niemieckich spadochroniarzy. W starciu tym obie walczące strony poniosły dotkliwe straty. Polskie zwycięstwo w tym boju zdecydowało ostatecznie o decyzji niemieckiego dowództwa opuszczenia Bolonii. Podczas gdy jednostki grupy RAK i bataliony obu polskich dywizji wraz z oddziałami brytyjskimi wykonywały manewr okrążający Bolonię, posuwająca się wzdłuż Via Emilia, 3. Brygada Strzelców Karpackich przekroczyła rzekę Quaderno, a jej 9. Batalion po stoczeniu potyczki nad rzeką Iwicze wkroczył 21 kwietnia 1945 roku jako pierwszy oddział aliancki o godzinie 6 rano do centrum Bolonii,
2 godziny przed przybyciem tam oddziałów amerykańskich i włoskich. Znajdujemy się przy Porta Mancini, Porta Maggiore. Stoimy przed tablicą upamiętniającą wejście do miasta 9. Batalionu Strzelców Karpackich, zwanego później Bolońskim. Istnieje na niej napis w języku włoskim. Stąd żołnierze ruszyli do ratusza. Było dość wcześniej, gdy oddziałek żołnierzy podszedł pod bramę magistratu. Była zamknięta. Zaczęto bębnić. Wyszedł burmistrz. Nie poznał przybyłych żołnierzy. Trzeba mu było wytłumaczyć, że to Polako. Wszyscy udali się na balkon. Kiedy burmistrz wywieszał flagę amerykańską i angielską, pułkownik zaprotestował. Wyjaśnił, że to ma być flaga polska, bo do Bolonii pierwsi weszli Polacy. Przyniesiono polską flagę, ale małą. Nie, to musi być większa flaga. Burmistrz odparł, że nie mają. Pułkownik zasugerował, by z flagi włoskiej zrobić polską. Następnie zapytał o inne ważne miejsce w mieście. Burmistrz wskazał na dwie wieże. I tam ma wisieć polska flaga, powiedział polski dowódca. Pierwsze blaski słońca padły na flagi polskie, które powiewały na balkonie magistratu i Torre degli Asinelli. Stoimy przed Palazzo da Curzio, gdzie znajduje się ratusz. 21 kwietnia 1941 roku w godzinach rannych plac ten wypełnił tłumy mieszkańców. Do swego balkonu ksiądz Żądziel wywiesił biało-czerwoną chorągiew, a następnie przemówił w języku włoskim do zebranych na dziedzińcu. Polacy przynoszą wam wolność. Pragniemy, by panował w mieście spokój i porządek. Niech żyje wolna Italia. Niech żyje Bolonia. W odpowiedzi podniosły się okrzyki. Niech żyje Polska. Niech żyją Polacy. W ratuszu wystawiono złotą księgę miasta z prośbą, by się do niej wpisywali wszyscy przybywający dowódcy. Do dowódcy oddziału polskich oswobodzicieli. Panie dowódco, w imieniu całej ludności miasta pozdrawiam oddziały Polaków oswobodzicieli, którzy pierwsi weszli do Bolonii po świcie tego wielkiego dnia. Triumfalny entuzjazm, z jakim mieszkańcy miasta przywitali wasze dzielne oddziały, mówi wam, jakie są uczucia Bolończyków, którzy czują się sprzymierzeńcami wśród sprzymierzonych. Proszę o przekazanie tych moich słów żołnierzom polskim, naszym przyjaciołom, z którymi Bolończycy czują się związani wspólnymi więzami wolności, która już od wieków łączy dzieje Polaków i Włochów. Niech żyje Polska! Znajdujemy się na najwyższej wieży miasta, Torre degli Asinelli. To właśnie tu niestrudzony ksiądz Grządziel wywiesił drugą polską chorągiew. Niełatwo jest pokonać 498 stopni, ale na pewno smak zwycięstwa dodawał sił strudzonym nogom. Była godzina 6:15 dnia 21 kwietnia 1945 roku. Meldunek o wejściu 9. Batalionu do miasta i wyprzedzeniu Amerykanów wywołał radość w dowództwie 8. Armii. Oddziały 2. Korpusu były owacyjnie witane przez ludność. Mieszkańcy Bolonii byli wobec wschodzących do ich miasta Polaków niezwykle serdeczni. W oknach wywieszono flagi polskie. Napisy Viva Polonia były wszędzie. Przed ratuszem stały w wyrównanych szeregach kompanie 3. i 4. z 9. batalionu. Twarze żołnierzy były roześmiane. Radość biła z ich zaczerwionych oczu. Wszyscy składali im gratulacje i chyba wszystkim nasuwała się myśl,
i żal do lożcu, że zdobyli wdzięczność witającej ich Polonii, a nie Krakowa, Cieszyna czy Sącza. Gdyby to sypały się na nich kwiaty z polskich łąk, rzucane rękoma polskich dzieci i polskich dziewcząt. Los zrządził jednak inaczej. 9. Batalion Strzelców Karpackich uzyskał miano bolońskiego, a 17 dowódców otrzymało honorowe obywatelstwo miasta. Senat Bolonii wręczył polskim żołnierzom 215 specjalnie wybitych pamiątkowych medali. Entuzjazm części ludności przygasł dopiero wtedy, gdy Polacy rozbrajali oddziały partyzantki komunistycznej, wobec której, po doświadczeniach sowieckiej Rosji, byli niechętni. Włoscy komuniści obawiali się, że wrogo nastawieni do tej partii Polacy będą oddziaływać w tym duchu na włoskie społeczeństwo. Początkowo opinie działaczy komunistycznych o żołnierzach II Korpusu były ostrożne i powściągliwe w tonie, ponieważ cieszyli się oni dużym uznaniem dużej części społeczeństwa włoskiego. Pod wpływem lokalnych władz komunistycznych rząd włoski kierował skargi do Komisji Alianckiej. Chodziło o doprowadzenie do jak najszybszego opuszczenia Italii przez II Korpus. Nasilającym się interwencją w sprawy zachowania polskich żołnierzy towarzyszyła w latach 1945-1946 kampania prasowa. Komunistyczna L'Unità, a potem socjalistyczny dziennik Avanti, krytykowały II Korpus, nazywając jego żołnierzy bandą Andersa i bandą polskich faszystów. Przełamanie obrony miasta i oskrzydlenie wojsk niemieckich miało decydujący wpływ na dalszy ciąg kampanii włoskiej. Zamknięcie w bolońskim pierścieniu żołnierzy Wehrmachtu uniemożliwiło im wycofanie się na linię rzeki Bad, gdzie przygotowywana była kolejna linia obrony. Zdobycie miasta Polacy okupili śmiercią 300 i ranami 600 polskich żołnierzy. Zwycięstwo było tym bardziej gorzkie, że odniesiono je już po konferencji jałtańskiej, która przypieczętowywała los powojennej Polski. Wyzwoleniem Bolonii zakończył się 14-miesięczny szlak bojowy II Korpusu Polskiego podczas kampanii włoskiej. W walkach o wyzwolenie Włoch zginęło lub zmarło z ran i innych przyczyn prawie 4000 żołnierzy polskich. Maki czerwieniły się nie tylko na Monte Cassino. Na zakończenie programu zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak zostali przyjęci polscy żołnierze w Bolonii, jakie były stosunki między włoskimi komunistami a przybyłymi Polakami. 21 kwietnia w Bolonii panowała euforia. Bolończycy cieszyli się z powodu wyzwolenia miasta i zakończenia wojny. Do miasta przybyli polscy żołnierze, a za nimi Amerykanie i partyzanci włoscy z Fruli i Legnano. Polacy zostali przyjęci jako bohaterowie i na znak zwycięstwa wywiesili flagę na najwyższej wieży miasta, Torre degli Asinelli. W tym dniu w ratuszu oficerowie zostali przyjęci z honorami przez burmistrza Dodze, a w dalszej kolejności, na dowód wdzięczności, zostało im przyznane obywatelstwo włoskie. Później doszło do konfliktu między włoskimi komunistami a polskimi żołnierzami, którzy na własnej skórze odczuli jarzmo komunizmu. Władze włoskie nie uznawały żołnierzy II Korpusu jako wyzwolicieli Bolonii. Na uroczystości rocznicowe na Monte Cassino zaprasza się przedstawicieli PRL-owskiego rządu. Dbano o to, by omijać grób Andersa, któremu odebrano obywatelstwo polskie. Chodziło o to, żeby powszechnie wiadomo było,
że to Polacy wyzwolili Monte Cassino, a generał Anders odszedł w zapomnienie. W ostatnich latach mówi się coraz więcej na temat roli Polaków w wyzwoleniu Włoch. Wcześniej również i my nie wiedzieliśmy nic na ten temat. Niestety wiedza na temat udziału drugiego korpusu na terenach Włoch jest nadal niewystarczająca. Czytaliśmy artykuł na temat wywieszenia polskiej flagi w ratuszu. Ponieważ w ratuszu nie znaleziono dużej flagi, Polacy zaproponowali, by z flagi włoskiej oderwać zieloną część i zrobić z niej polską. A, tego nie wiedziałem. Gdzie się to wydarzyło? Tutaj, w ratuszu, u burmistrza Dodze. Czy wiesz, kto wyzwolił Bolonię w 1945 roku? Amerykanie. Właśnie nie. Więc zgaduję, że w takim razie Polacy. Wojska amerykańskie? Wszyscy są przekonani, że to Amerykanie. Może to byli Japończycy? Nie. To byli Alianci. To byli Polacy. A, Polacy to byli. No i tak, Amerykanie wyzwolili Bolonię. Żegnają się z Państwem Dawid Świętokowski, Kuba Wielbiowski.